Dzień dobry, Piotr Zychowicz. Witam Państwa na kanale Historia Realna. Przed nami, oczywiście, żadna niespodzianka, kolejna historyczna dyskusja. A tym razem moim gościem będzie dr Tymoteusz Pawłowski. Dzień, dzień dobry, dobry panu, dzień dobry Państwu. Uczeń profesora Wieczorkiewicza, świętej pamięci, autor książki Armia Śmigłego i ostatnio. Ostatniego hitu Sowiety nie wchodzą. To jest taka analiza sytuacji militarnej kampanii 1939 roku w przededniu wejścia do akcji Bolszewików. Ale dzisiaj będziemy rozmawiali o książce Roberta Forczyka, Fall Weiss, najazd na Polskę 39, wydanej przez wydawnictwo Rebis, dom wydawniczy Rebis. I drodzy Państwo, ja zacznę od tego. Więc, oczywiście więc tematem będzie, będzie kampania 1939 roku oczywiście zacznę od tego od autora bo to jest dość ciekawy człowiek Mianowicie jest to nie tylko teoretyk, ale jest również praktyk przez 18 lat żołnierz amerykańskiej armii zwiadu wojsk pancernych i pan Robert Forczyk wyszedł z wojska w stopniu podpułkownika i poświęcił się karierze Historyka. Ja czytałem jakiś czas temu jego bardzo ciekawą historię wojny pancernej na Froncie Wschodnim. Zna Pan to? Tak. Tak, to jest, to jest ciekawa rzecz. I e, właśnie Robert Forczyk napisał książkę o planie czerwonym, czyli ataku na Francję, i planie białym, czyli ataku na Polskę. I ta książka właśnie została przetłumaczona z angielskiego na polski. I od razu taka pierwsza uwaga. I on jakby opisuje też to, że większość historyków, badaczy, którzy piszą na zachodzie, anglosaskich autorów, no jakby patrzy na kampanię 1939 roku z perspektywy niemieckiej. To znaczy, nie zna polskich źródeł, bo jest bariera językowa, zna źródła niemieckie. On wymienia zresztą, Forczyk, we wstępie szereg takich książek o II wojnie światowej, wielkich syntez, które ukształtowały. Opinie ludzi zachodu na temat tej kampanii. Jest to w zasadzie taka opinia, powtarza to propagandę niemiecką o spacerku przez Polskę, łatwej kampanii, 18 dni, modelowym, wspaniałym blitzkriegu, w którym wszystko działało jak w dobrze naolubionym mechanizmie. I Forczyk mówi: nieprawda, wcale to nie wyglądało w taki sposób dla Niemców. To była ciężka. Trudna, krótka, ale intensywna kampania, w której Polacy się bili bardzo dobrze. Czy zgadza się Pan z tym, czy nie zgadza? Kampania polska 1939 roku jest znana na zachodzie tylko z niemieckich źródeł, nie tylko dlatego, że Anglicy i Francuzi słabo czytają po polsku, ale także i dlatego, że w momencie, w którym były pisane Historię syntezy II wojny światowej, czyli w latach 50. i 60., nie było żadnej książki, żadnej polskiej syntezy kampanii 1939 roku. Z przyczyn przede wszystkim politycznych w PRL-u, aż do końca lat 50., o kampanii 1939 roku. Mówiono, pisano bardzo niewiele, a potem po październiku 1956 coś pisano, ale pisano przede wszystkim źle. W związku z tym nie polska wizja 1939 roku nie przybiła się na zachodzie, a te niewielkie, cząstkowe badania, które w jakiś sposób trafiły na zachód, były Przedstawiały wojsko polskie w niekorzystnym świetle i w gruncie rzeczy to dobrze, że y, nie przybiły się na, na zachód. No, tyle tylko, że y, trzeba pamiętać o tym, że w PRL-u propagandziści, którzy się zajmowali kampanią 1939 roku, powtarzali tezy niemieckie o tym, że kampania polska była już przegrana na samym początku, yy, że Wojsko Polskie biło się źle, no chociażby po to, żeby uzasadnić wkroczenie Sowietów 17 września. No tak, bo przecież sowiecka propaganda mówiła, że już weszła w momencie, kiedy był kompletny rozkład e, państwa polskiego, siły zbrojne właściwie już dogorywały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te mity, o których mówimy, które obowiązywały bardzo długo na Zachodzie, no to powiedzmy tak, ja swego czasu... Nawet miałem w rękach kilka takich propagandowych wydawnictw. One wyszły od razu. Pod koniec 1939 roku, na początku 40. tam jedna poświęcona ta książka była wojnie powietrznej, inna tam w ogóle kampanii jako takiej. No i rzeczywiście takie triumfalne tony ta niemiecka propaganda popadała. No i krótko mówiąc, to, co dzisiaj rzeczywiście zostało na Zachodzie, to jest tak. Po pierwsze, totalnie zapóźniona cywilizacyjnie była nasza armia według. Według tych autorów anglosaskich powtarzających te tezy, i tymczasem Forczyk fajnie pokazuje, że tak, po pierwsze, czołg 7TP, e, jak on twierdzi, był lepszy albo no, lepszy niż podobne czołgi niemieckie, e, bombowce Łoś nowoczesne Rzeczywiście piętą Achillesową jego zdaniem, i tutaj rzeczywiście byliśmy zapóźnieni cywilizacyjnie w stosunku do i technologicznie do Niemców, to myśliwce. Ale myśliwce, cały świat był zapóźniony cywilizacyjnie wobec Niemców, Niemców, jeżeli weźmie się pod uwagę niemieckie myśliwce. Tak naprawdę, ale to, to była specyficzna sprawa, ponieważ oni Messerschmitt 109 latał przez kilka lat, bił się w Hiszpanii, został zdobyty, zbadany przez Francuzów i przez Rosjan i został uznany, był powszechnie uznawany za maszynę dość przeciętną. Tyle tylko, że na początku 1939 roku pojawiła się wersja E, wyposażona w doskonały silnik. I dzięki temu połączeniu silnik i płatowiec nagle Niemcy odsadzili stawkę o jakieś dwa czy trzy lata. W gruncie rzeczy, porównanie z Messerschmittem 109e mógł walczyć z nim jako równy z równym tylko brytyjski Spitfire. Francuzi, Sowieci, Amerykanie i Polacy mieli samoloty myśliwskie gorsze niż Messerschmitt 109E. Cały świat, z wyjątkiem połowy brytyjskiego lotnictwa myśliwskiego. No i zresztą rok 40 pokazał słuszność tego, co pan powiedział. Rzeczywiście Spitfire spotkały się nad kanałem La Manche i zwarły się w śmiertelnym zwarciu z Messerschmittami, i wyszły z tego obronną ręką. Natomiast kolejny taki mit pokutujący na zachodzie, no to jest oczywiście Polacy, szaleni kawalerzyści, atakujący szablami niemieckie czołgi, czyli tacy właśnie zapóźnieni cywilizacyjnie, Zulusi, którzy pierwszy raz widzą maszyny i próbują to jakieś tam dzidami, jak podczas jakichś wojen kolonialnych atakować. No i właśnie to, to mi się w książce podoba, że. Pokazuje Forczyk, że to wojsko było no przede wszystkim w ogóle jak na możliwości II Rzeczypospolitej, ale nawet w porównaniu z innymi krajami nieźle uzbrojone, osiągało pewne sukcesy, o czym zaraz powiemy, taktyczne. Natomiast chciałbym teraz przejść do tego, co on pokazuje w bardzo obiektywny sposób, mianowicie błędów obu stron. Co pan na to? No, ja uważam, że y, największą zaletą tej książki jest właśnie jej. Obiektywizm i to, że ona przede wszystkim y, czytelnikom angielskojęzycznym y, pokazuje y, polską, bo to jest jednak w pewien sposób polska wersja y, historii kampanii 1939 roku. Może, ni, może nawet mógłbym mieć pretensję o to, że ona jest, że ta polska wersja przedstawiona przez y, Roberta Forczyka, jest taka starająca się nie naruszać tych propagandowych treści przedstawionych przez Niemców. Ona jest ładzona i ona jest taka którą dość łatwo przyjąć. Ale to jest to, to też jest zaleta, ponieważ nie stara się walczyć z wiatrakami, tylko przedstawia coś co czytelnik jest w stanie zaakceptować. No tak, ale też to, to oczywiście rzeczy. Ja też widziałem, że on jakby no jest chłodnym badaczem, oczywiście, ale jakąś taką propolską sympatię ma. Zresztą chyba nazwisko wskazuje, że jest przynajmniej w którymś pokoleniu wywodzi się z przybyszy z Polski, którzy szukali szczęścia i nowego życia w nowym świecie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast proponuje porozmawiać o błędach strony niemieckiej i błędach strony polskiej. Przynajmniej tak jak on je widzi, to bym chciał pana poprosić o komentarz. Ale zanim to zrobię, to jakoś takie podsumowanie tej części naszej dyskusji, to bym powiedział, że czytając Forczyka, zauważyłem, takie miałem wrażenie, że on w zasadzie w swoich wnioskach pisze to, co pisał Albert Kesserling, marszałek Rzeszy, który dowodził Luftwaffe w 1939 roku w Polsce. I wszyscy czytają Guderiano, oczywiście zaczytują się jego wspomnieniami, ale ja też polecam Państwu wspomnienia Kesserlinga. I znalazłem w tych wspomnieniach Kesserlinga właściwie bardzo podobne wnioski. Pierwsza sprawa, żołnierz polski... Wojsko wiedziało, że stanie naprzeciwko silnego, dobrze wyszkolonego i w 1939 roku dobrze uzbrojonego, a przy tym fanatycznego i skłonnego do okrucieństwa przeciwnika. Więc jest to bez wątpienia od strony fachowej e, dobra opinia o wojsku polskim, a nie wcale taka właśnie prześmiewcza, że Polacy są jakimiś tutaj chłopcami do bicia. No ale fragment e, propagandy skłonny do okrucieństwa Polak. No e, tak, oczywiście też się znalazł. Natomiast a drugi punkt, który chciałem, i drugi cytat z e, to jest to: kampania dowiodła, że znajdowaliśmy się, i to ciekawe, na właściwej drodze. Jednak kryzysy, które przechodziliśmy i niepowodzenia również wykazały, że wiele jeszcze musimy uczynić, aby móc w walce sprostać silniejszemu przeciwnikowi. I to jest to, o czym, o czym pisze Forczyk, że właściwie to była pierwsza też kampania dla tego wojska, prawda? Niemcy się cały czas uczyli i popełnili szereg błędów. Oni je dzieli na operacyjne, logistyczne i błędy związane z rozpoznaniem które według pana były najpoważniejsze? Najpoważniejsze to był błąd strategiczny, to znaczy w ogóle decyzja o podjęciu wojny przeciwko Polsce. O tym Włochach akurat nie wspomina, ale warto tutaj o tym wspomnieć, że y, polskie planowanie wojenne opierało się na świadomości tego, że, gdy Niemc, że rozpoczęcie wojny przez Niemców oznacza w bliższej lub dalszej perspektywie katastrofę dla państwa niemieckiego. No, przykro tylko, że ta katastrofa nadeszła do, dopiero po sześciu latach. Razem ale, z nią katastrofa państwa polskiego. Ale my się z tej katastrofy, w przeciwieństwie do Niemców dzisiejszych, myśmy się z tej katastrofy wydobyli. Natomiast Niemcy do tej pory cierpią. No, chociaż no, wystarczy porównać liczbę ludności przedwojennej niemieckiej i polskiej. No dobrze, ale z drugiej strony są wskaźniki gospodarcze. No nie no, już bądźmy poważni. No, no to możemy sobie wyobrazić, eee. jakby wyglądały Niemcy, gdyby nie zostały im amputowany Śląsk po eee, Prawda? To, to byłoby z Czyli jeszcze Czyli byłoby większe, jeszcze większy ta? dystans między Niemcami a Polską, ale no, jednak Niemcy... A wracając do błędów... Do błędów no, mm -hmm. Do błędów popełnionych w 1939, to w gruncie rzeczy wszystko, cały przebieg działań wojennych, to był pełen błędów. Przede wszystkim no, sam pomysł na. No, tutaj trzeba powiedzieć, że Niemcy nie zrealizowali swoich celów wojennych. Jak zaraz? No, przecież Polska została pobita. Wygrali Ale... tę kampanię. No oni mieli. Ich celem, celem wojennym było rozbicie Pols wojska polskiego. Na zachód od Wisły, tuż przy granicy, i zrobienie tego tak szybko, żeby nie zdążyli zareagować Francuzi i Anglicy. Nie zdołali rozbić wojska polskiego, ono się wycofało, a natomiast w wojnę wypowiedzieli im Francuzi i Anglicy, czyli no, już sam zamysł strategiczny nie został zrealizowany i to wiadomo było po właśnie 3 września. Sam Pomysł na wyznaczenie takich celów spowodowało... Tak, ja przynam, muszę wejść Panu słowo, to znaczy no, ale e, wypowiedzenie wojny przez Francję i Wielką Brytanię należało no, no poza e, wpływ na tą decyzję tych dwóch mocarstw, poza możliwościami Wehrmachtu. No to są dwie różne inne sprawy. Wielka polityka, a działania Wehrmachtu na terytorium Polski. No gdyby Niemcom udało się rozbić Wojsko Polskie w przeciągu... Dwóch i pół dnia. Dwóch, i pół dnia, dwóch dni, czy pierwszego dnia. No, Dania została zajęta w przeciągu jednego dnia. tak? Norwegii. Norwegii yy, zajęcie Norwegii w gruncie rzeczy. Yy, pobicie Norwegii zajęło niewiele więcej. Tak? Ja myślałem, że się długo bili. Długo to się widzi, tam Francuzi, Polacy i Brytyjczycy. Yy, w Norwegii. A armia norweska kapitulowała już po pierwszym dniu wojny. To było Zamieszanie, wódz kapitulował, rząd nie kapitulował, rząd się zmienił. To trudno się, trudno się w ogóle e, w sposób racjonalny wyjaśnić przebieg kampanii norweskiej. I w gruncie rzeczy mm -hmm. tak samo trudno wyjaśnić w sposób racjonalny niemieckie podejście do wojny w 1939 roku. E, ponieważ e, mówi się, że e. uważa się, że Niemcy. E, mieli jakąś myśl operacyjną. Myśli operacyjnej żadnego nie mieli. Niemiecka myśl operacyjna, taktyczna, niemiecka myśl strategiczna, od tego zacznijmy, polegała na czołowym uderzeniu na yy, przygotowane przez Polaków pozycje obronne. No i yy, pierwsze dwa, trzy dni bitwy granicznej polegały na tym, że Niemcy bezskutecznie szturmowali polskie pozycje. Być może, gdyby rozegrali to nieco mądrzej, być może, gdyby starali się, starali się manewrować, to może by się udało doprowadzić do tego, że wojsko polskie by się rozsypało i Francuzi i Brytyjczycy nie czuliby potrzeby wypowiedzenia wojny Niemcom. No, i to wojsko polskie akurat, yy, no w pewnym sensie się chyba jednak rozsypało na Armia pomoże, Na przykład pobita, skrawiona, która przez Bydgosz potem przechodziła yy, fale maruderów yy, bombardowanych przez yy, myśliwce Luftwaffe. No to jest takie obrazy kampanii 1939 roku, jakie są. No ale w, yy, przeszła przez ten Bydgoszcz, przeszła, przeszła przez Toruń yy, i tam odbudowała swoje yy. stany. No więc, no tak, no, yy, bitwa w Ale Gorach. bitwa graniczna została przegrana. Tylko jak rozumiem, mapa... Ma na myśli to, że yy, bitwa graniczna. tak długo Jezus, to trwało. Bitwa graniczna, no jeżeli celem bitwy granicznej było zmuszenie Francuzów i Brytyjczyków do wypowiedzenia wojny Niemcom, no to jej rezultat wcale nie jest taki prosty, zero jedynkowy. Czyli nie było celem bitwy granicznej obrona granic, tylko skłonienie Brytyjczyków i Francuzów do wypowiedzenia wojny Niemcom. No, zakładano, że po bitwie granicznej nastąpi odwrót, więc nikt w polskim sztabie głównym, nikt w sztabie naczelnego wodza nie zakładał, że Niemcy zostaną odepchnięci od polskich granic. Mhm. Także to co do Polski, bo mam wrażenie, że przechodzimy do, do jakby polskiego planowania tej kampanii. Zaraz o tym porozmawiamy. Yy, o, o, chciałem się odnieść do tego o jednej rzeczy, którą pan powiedział. To znaczy i to, i to jest ciekawe, o czym mówi, o czym pisze Forczyk. To znaczy, że on zwrócił uwagę, że tam, gdzie Polacy byli okopani, gdzie były jakieś fortyfikacje, to Niemcy i to jest interesujące bardzo. Wizna jest takim tego symbolem, który funkcjonuje w polskiej wyobraźni yy, yy, powszechnej. No to tam Niemcy Radzili sobie źle. I nawet kiedy używali do szturmowania tych polskich umocnień broni pancernej, to wcale tak dobrze to nie wyglądało i często właśnie e, utykali w takich miejscach. Natomiast i to, to ciekawe, prawda spostrzeżenie. Natomiast jeżeli chodzi o niemieckie błędy i problemy, bo może tak to trzeba powiedzieć, no to interesująca sprawa to jest logistyka, która podobno bardzo tutaj kulała. No. Tak samo tempo pościgu Niemców za Polakami zaskoczyło wszystkich. Zaskoczyło Polaków, nikt się nie spodziewał, że Niemcy będą tak tacy szybcy w pościgu za wojskiem polskim. No bo były doświadczenia przecież wojen lat 20. i 30., mhm. doświadczenia I wojny światowej i żadna z wojen poprzedzających 39 rok nie była toczona tak błyskawicznie. I to miało potem znaczenie także polityczne, ponieważ dało asumpt do twierdzenia, że państwo polskie było słabe. No i dopiero lato, wiosna i lato 1940 roku zweryfikowały. Tak, kiedy naj, największe mocarstwo tak. Europy lo, kontynentalnej, Francja, dostała takie same baty mniej więcej. Więc Polacy byli zaskoczeni tempem e, ofensywy niemieckiej. Tempem ofensywy niemieckiej byli zaskoczeni nasi sojusznicy. Ale sami Niemcy byli zaskoczeni. Tak. No bo nikt przed września 1939 roku nie mógł przypuszczać, że użyte na masową skalę Związki szybkie będą w stanie maszerować i atakować tak szybko. I w pewnym momencie ta szpica pancerna i zmechanizowana oderwała się od zaplecza. Tak. Także mieli, mieli dość poważne problemy. Zresztą problemy logistyczne polegały nie tylko na tym, że brakowało paliwa i amunicji i Niemcem i Polakom, ale także zużywał się zużywał się sprzęt w sposób... Hmm... W sposób tam autor wspomina, zwraca na to uwagę, że niektóre dywizje musiały zostać pancerne, musiały zostać wywiezione z polski pociągami, ponieważ gąsienice czołgów się nie nadawały do użytku. Tak. I odbudowywano to aż do, aż do rzeczy do grudnia. To, to powiem coś śmiesznego, bo trzecim punktem oprócz błędów operacyjnych i logistycznych, które Forczyk wymienia, to jest rozpoznanie, może elementem tego złego rozpoznania było Stan dróg w Polsce, że oni się spodziewali, że będą szli po jakichś e, autostradach, a okazało się, że tak, tak nie wygląda. E, nie, no przecież autostrady w, w Niemczech zaczęły powstawać w latach 30., a przed e, programem budowy autostrad w Niemczech drogi były takie same jak w Polsce. No, ale powiem do, powiem, do czego piję, a propos, a propos tych dróg i, i rozpoznania, bo w ogóle mi się wydaje, że logistyka nie wiem, czy się Pan ze mną zgodzi. W ogóle była słabym punktem armii niemieckiej, co pokazała kampania e, Operacja Barbarossa, która też wcale, co jest ciekawe, nie była takim e, bułką z masłem dla Wehrmachtu, jak to często się do dzisiaj opowiada. Tam też były olbrzymie problemy i tam dokładnie były te same kłopoty. To znaczy, po pierwsze, szpice pancerne e, pędziły do przodu, a biedne kwatermistrzostwo musiało tam. Goić ich po prostu na furmankach z, z paliwem i z, z pociskami. Zużywały się gąsienice, zużywały się silniki. Pył dróg wschodniej Europy zatykał filtry. W związku z tym te maszyny działały zupełnie inaczej niż zakładano to na planach, gdzie wszystko oczywiście w sztabach wyglądało idealnie. Ale śmieję się z tego rozpoznania, no bo. Czytałem wiele wspomnień właśnie niemieckich czołgistów z kampanii 1939 roku, ale przede wszystkim oczywiście z kampanii przeciwko Sowietom, i zawsze to jest pięknie napisane. Co za straszne drogi! Kto się mógł tego spodziewać, że utkniemy w tych błotach, i tak dalej. No jak to kto? No wywiad powinien to sprawdzić, prawda? E, Jakie jest sieć dróg, jak to wszystko wygląda, i przygotować się nie do jakiejś idealnej kampanii, którą się wymyśla w sztabie, e, tylko, w, tylko do tego, co rzeczywiście nas czeka na polu bitwy. Fatalnie sobie radzili także i w, e, na zachodzie Europy. Największe, zapomniane, Największy, jedno z największych zwycięstw alianckich i z, jedna z najbardziej zapomnianych porażek Armii Niemieckiej, czyli mm, Operacja Dragun w południowej Francji w sierpniu 1944 roku doprowadziła do tego, że przed aliantami kapitulowało blisko pół miliona Niemców. To dlatego nie dlatego, że oni walczyli i mieli zbyt słabe drogi, ale oni mieli zbyt słabe mieli te drogi zbyt słabe, żeby uciec z tej Francji. Także no tak. no, Niemcy, Niemcy zupełnie bezpodstawnie yy, Uchodzą za specjalistów od wojny. Trzeba sobie uświadomić to, że Zjednoczone Niemcy nie wygrały, one wygrały jedną wojnę. Państwo, państwo, Zjednoczone państwo niemieckie wygrało jedną wojnę. To była wojna toczona w XIX wieku przeciwko hotentotom w Afryce e, Południowo-Zachodniej, południowo a każda inna wojna, do której się Niemcy, do, którą Niemcy próbowali prowadzić, kończyła się Totalną klęską państwa niemieckiego. Tak, tak, tak. To trzeba przyznać, że tak, natomiast mm, ja tutaj y, uważam, że, żebyśmy też nie popadli y, w przesadę w drugą stronę, bo w końcu Niemcy, nawet, nawet w kontekście kampanii, o której mówimy, no jednak tą wojnę z Polską, y, tą kampanię polską wygrali. Ja, my podkreślam, y, mówimy o błędach niemieckich. Oczywiście ta armia też miała wielkie swoje y, plusy. I jednak szereg kampanii wygrała w trakcie II wojny światowej, nieźle sobie radziła po trakcie I wojny światowej, ale rzeczywiście długie, totalne wojny po prostu niemiecką gospodarkę wykończyły. I teraz chciałbym prosić o Pana o komentarz do tego, co forczyk, autor książki, o której dzisiaj mówimy, pisze o błędach strony polskiej. O. I teraz to mnie bardzo ciekawi, jaka jest pańska opinia na ten temat. No i tutaj ja przytoczę tę jego opinię i to jest taka, powiedziałbym, standardowa debata i ja czytałem to pierwszy raz chyba, nie wiem, u Giedroycia już nawet w jakiś takich jego tekstach, kiedy no samo spojrzenie na mapę pokazuje, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o plan wojny dla Polaków i to pisze właśnie Forczyk, to byłoby coś takiego. Zostawić jakieś siły w miastach na zachodzie, nie wiem, powiedzmy Bydgoszcz, Łódź, prawda? On Modlin wspomina które by umocniły te miasta i broniłyby się w tych miastach, spowalniały marsz Wehrmachtu na wschód, ale główne siły ustawić wzdłuż linii Wisły. Czyli wzdłuż naturalnej takiej bariery, która mogłaby powstrzymać niemiecką ofensywę i próbować przyjąć tą dużą, wielką bitwę i walczyć dopiero w środku Polski, a nie na jej granicach? Jaka jest pańska opinia? To jest opinia, która. Ten pomysł na stoczenie bitwy w oparciu o Wisłę jest. Jest często powtarzającym się motywem, ale jest motywem całkowicie zupełnie irracjonalnym. No, Giedroyć był cywilem i to można mu wybaczyć. Natomiast u autora chyba wynika to z z jego własnych doświadczeń, jako, jako yy, czołgisty yy, i jako żołnierza na współczesnym polu walki. Bo dzisiaj rzeczywiście można byłoby coś takiego rozważać, żeby yy, w razie uderzenia ze wschodu wycofać się za linię Wisły. Ale to dzisiaj. Natomiast yy, w roku 1939 było to całkowicie zupełnie do pomyślenia. Z, tak wielu powodów, że wymienianie ich... Trzy. Niech pan wymieni trzy najważniejsze. Przede wszystkim na zachodzie Polski, na zachód od, od Wisły były garnizony mniej więcej połowy Wojska Polskiego. Gdyby, ewaku... Gdyby przyjęto linię obrony na Wiśle, nie dałoby rady zmobilizować... Zmobilizować połowy wojska polskiego. Czyli no zmobilizowano by się przed wybuchem? Nie dałoby rady zmobilizować się przed wybuchem, <laughs> ponieważ mobilizacja i ewakuacja jest skomplikowanym przedsięwzięciem, i sama ewakuacja ziem zachodnich doprowadziłaby do upadku morale w, całej, w, całym, w całym kraju. To raz. Po drugie, no to jest to, o czym ja mówiłem, o braku doświadczeń z szybkim postępem, z szybkim natarciem niemieckim, nikt nie przypuszczał, ponieważ nie było takich wojen w latach 20. i 30. nawet wojen zmechanizowanych, gdzie postęp strony atakującej byłby tak błyskawiczny. Więc nie było podstaw, żeby to planować. Jesteśmy mądrzy po szkodzie, no ale. W 1939 roku tego nikt nie mógł No zaraz, były takie, książki takie I... które przewidywały, że ta wojna będzie tak wyglądała. Achtung pancer, tego Guderiana i przede wszystkim przyszła wojna Sikorskiego. Są to, tak, no można wymieniać i, i De Gaulle'a w stronę I... armii zawodowej i Tuchaczewskiego pracy. tyle tylko, że jeżeli się dokładnie dzisiaj wczytamy w te książki, no to się okaże, że to jest, że to są pomysły, które nie zostały zrealizowane. Ogólnie rzecz biorąc, to ładnie brzmi. Wszyscy oni przedstawiali przepis, receptę na zwycięstwo skorzystając z broni, z broni szybkich wspieranych lotnicem. Ale jeżeli spojrzę się w szczegóły, to to, co oni przewidywali, Yy, jak się ma do rzeczywistości II Wojny Światowej, jeżeli spojrzy się w szczegóły. Ale wracają... Kolejne do, powody, do, dla których nie można do, było obronić linii życia. Yy, przede wszystkim wojna toczyła się o pom oficjalnym powodem wojny. Były polskie ziemie zachodnie. W związku z tym to raz, więc nie można było ich opuszczać. Poza tym były doświadczenia z 1938 yy, y, roku. Czechosłowacja nie dlatego została opuszczona przez Francuzów, bo Francuzi stchórzyli, tylko Fra Czechosłowacja. Yy, nie, Czesi tłumaczą, że w Monachium Francuzi nie pomogli, bo Francuzi byli tchórzami. To nie jest tak. Czesi yy, w Czechach we wrześniu 12-13 września wybuchła i Redenta niemiecka. Yy, na większości terenów czeskich została. Opanowana, powstrzymana, ale udało się Niemcom y, utrzymać w niektórych powiatach, przede wszystkim w Aszu, w Hebie, tak w takim y, w, wciętym głęboko w y, ziemię niemieckie. I Niemcy, i, i Czesi, i Czesi nie zdecydowali się na siłowe odzyskanie kontroli nad terytorium własnego państwa. Musieliby do tego wykorzystać Francuzów. No, a, I to była decyzja Francu I na tym właśnie opierała się decyzja Francuzów, że jeżeli państwo nie jest w stanie kontrolować swojego terytorium. To dlaczego, my mamy to dlaczego my mamy je utrzymywać. Jasne, czyli Hitler po prostu Niemcy by zajęli pomorze, Polacy by się wycofali, a Hitler powiedział dalej nie idziemy. Tak? Dalej nie idziemy. Yy. Yy, Mussolini by wystąpił tak, jak wystąpił faktycznie, z propozycją, z propozycją, yy, z propozycją. Yy, Konferencji pokojowej, usiedliby do stołu wszyscy, oprócz Polaków, bo zostałaby podjęta decyzja. Poza tym proszę zwrócić uwagę na to, że celem wojennym było niemieckim, było rozbicie wojska polskiego na zachód od Wisły. Jeżeli by tam wojska polskiego nie było, oni by nie szli dalej. No tak, bo Cel, wojenny zostałby cel zrealizowany wojny zostałby zrealizowany bez e, jednego Niemcy, wystrzału, prawie. Francuzi bo... by nie wypowiedzieli wojny Niemcom. Wszyscy byliby szczęśliwi, Wszyscy byliby szczęśliwi. Polska zostałaby ze zmobilizowaną milionową armią. Niemcy nie musieliby prowadzić działań wojennych. Wystarczyłoby, że poczekali miesiąc, dwa, trzy. Yy, utrzymywanie tak olbrzymiej armii jest kosztowne. Polska by po prostu zbankrutowała. To jest to, czego obawiali się takiego scenariusza bez wątpienia Polacy. Ja jeszcze dodam, jeżeli pan pozwoli, to ta wizja Forczyka, którą on przedstawia, znaczy mi się wydaje, że ona też rzeczywiście to fajnie wygląda na mapie, prawda? Cofamy się na linię Wisły, naturalna przeszkoda, bronimy się, ale w praktyce on proponuje coś takiego, żeby ufortyfikować te tam pięć, sześć, siedem głównych miast. I on pisze coś takiego, no bo wermach był słaby w walkach miejskich, no ale na rany każda Chrystusa, jest no to no, Po pierwsze, ganddawie, tak, ale przede wszystkim, no, brzmi to, to, to trochę o tyle strasznie, no, że przecież koszty takich sześciu bitew miejskich. Ponieśliby właśnie mieszkańcy Bydgoszczy, mieszkańcy Łodzi i innych miast Poznania, i te miasta zostałyby po prostu zniszczone razem z ich mieszkańcami. I to, moim zdaniem, też jest słaba rzecz, bo Forczyk mówi, że zysk byłby z tego taki, żeby być może ta kampania potrwała trochę dłużej, no ale co z tego, jak byłoby znacznie więcej ofiar. Um, autor, wy... opisuje, nie... autor opisuje wojnę toczoną na, w obcym <laughs> państwie. Tak, to, to Wojsko, mnie... Polskie, Wojsko Polskie yy, dostało polecenie, pierwsza część kampanii, w, w pierwszych dniach kampanii unikano umacniania pozycji w oparciu o miasto, ponieważ Wojsko Polskie broniło Polaków. Tak. cywile Polscy nie mogli służyć jako żywe tarczy, czy żywe barykady. Miasta, były broni miasta miały być bronione nie w połowie miasta tylko za nim tylko przed miastem. Tak. Miasta, miały, miasta mieszkańcy miast mieli być, e, mieli być e, oszczędzeni przed... E, Prowokuje. Wojennymi, wojennymi zastosowaniami. Bardzo, ba, ja bardzo chciał... słusznie, tylko to ja muszę od razu powiedzieć, bo wiem do czego pan zmierza, ale e, prowokuje mnie pan do wywołania tematu, o którym dyskutowaliśmy wiele razy nie, Warszawa. Nie, ja jeszcze chcę, e, tylko, ja jeszcze chcę powiedzieć o tym, że polska generalicja zajmowała się problemami obrony Rzeczpospolitej przed Niemcami przez 20 lat po 16 godzin na dobę. Oni się tym zajmowali od 19 roku. Pracowali kilkanaście godzin na dobę, tak wynika z papierów zachowanych w archiwum. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, że oni mogli nie wziąć pod uwagę w swoich pracach studyjnych jakiegoś scenariusza. Na no. który my teraz nagle wpadamy. To jest objaw wielkiej pychy, jeżeli my mówimy: Ach, tę wojnę można było zaplanować lepiej. To prawda, to prawda. Ee, Warszawa, bo to jest coś, przykład, który przeczy temu, co pan powiedział. Ee, I to Forczyk opisuje też w swojej książce. I on to opisuje w bardzo ciekawy sposób. Mianowicie te pierwsze tam oddziały niemieckie podchodzą pod miasto. Poprzedniego dnia e, nadało radio informację, że rząd polski został ewakuowany. Z Warszawy i tam jest to fajnie pokazane z perspektywy niemieckiego oficera, który prowadzi to pierwsze natarcie. On jest przekonany, że w związku z tym to opiera też się na innych doświadczeniach z innych kampanii, że Warszawa jest miastem otwartym. Wchodzą do tej Warszawy jak do siebie i nagle na ulicach oni wchodzą od strony ochoty, nagle zostają ostrzelani przez polskie działa, dostają łupnia na tych przedpolach, na znaczy twasierach już na przedmieściach czy, czy na terenie Warszawy. No i właśnie polskie dowództwo podejmuje decyzję o obronie stolicy. Obronie stolicy to już, już, już kończę, która trwa do 27 września, wiele dni. Warszawa de facto podkreślam, ma w związku z tym status twierdzy, jest broniona, jest w związku z tym bombardowana. E, ginie, ocenia się, bo nikt tego nie policzył dokładnie, 25 tysięcy mieszkańców miasta, e, Polaków, polskich cywili, pod bombami, pod pociskami artyleryjskimi. E, 10% budynków zostanie, zostaje zniszczonych, i teraz moje pytanie jest: po co? To znaczy, dlaczego nie postąpiono tak jak Francuzi na przykład? Dlaczego nie ogłoszono tak jak Paryż został ogłoszony miastem otwartym? Po co broniono Warszawy? Eee, tak przy tak kolosalnych kosztach, czy nie można było tego miasta po prostu oddać Niemcom i walczyć gdzieś, tak jak pan powiedział, przed, za, z boku, gdziekolwiek, ale broń Boże, nie bronić miasta z taką ilością cywili? Można nie. było Warszawę oddać. To... Czyli to decydowały często... propagandowe względy? Nie, decydowały kwestie operacyjne. No, tak jak ja mówiłem, na początku kampanii Polacy starali się nie walczyć w miastach. W pewnym momencie e, zobaczyli, że jedyną Szansą na sukces jest walka właśnie w oparciu o zabudowania. Tutaj mamy dwie. Ale jak ocenia pan tą decyzję? Tutaj mamy dwie, dwie zupełnie różne decyzje, bo jedna decyzja to jest decyzja z 7 w gruncie rzeczy września o tym, żeby zatrzymać Niemców, żeby zatrzymać Niemców wkraczających do Warszawy. I to się udało, to się powiodło. Zostali zatrzymani e, w gruncie rzeczy no, na rogatkach miasta. Tak. Na, zostali zatrzymani na rogatkach miasta, e, odbili się od tego miasta i zajęli się czymś innym. Przez kolejnych 10 dni. Przez kolejnych 10 dni Warszawa była broniona na obrzeżach, tak, na peryferiach. Potem od Wschodu przyszła pruska armia i 17 września postanowiła w ramach prezentu sta dać Stalinowi zniszczoną Warszawę i ostrzeliwała Warszawę. I to jest to pierwsze w gruncie rzeczy poważniejsze bombardowanie, bombardowanie miasta, a zniszczenie Warszawy, bombardowania Warszawy yy, i trwanie Warszawy w oporze to jest zupełnie inna decyzja, podjęta w zupełnie innej mm -hmm. sytuacji to, niż... Proszę, no, do, proszę o komentarz do drugiej, na... do drugiej decyzji, czyli trwamy w oporze, bomby lecą na głowy mieszkańców cywilnych. Wojsko Polskie ocenia? też miało swój plan. Tak mm -hmm. jak Niemcy mieli swoje cele, której, których nie zrealizowali, to Wojsko Polskie miało też dwa cele. Które udało im się do pewnego momentu realizować. To znaczy, miało wytrwać w bitwie granicznej na tyle długo, żeby Francuzi wypowiedzieli i Anglicy wojnę Niemcom, co się udało, i następnie mieli się wycofać. Początkowo zawisłe, potem ten odwrót musiał być nieco głębszy. I Gdyby Niemcom udało się zająć Warszawę i uchwycić, szczególnie uchwycić mosty na Warszawie, to odwrót, odwrót polskiego wojska by się nie powiódł. W związku z tym wojsko, ale się Niemcom nie udało, w związku z tym wojsko polskie przeszło przez, większość wojska polskiego przeszła przez Wisłę i maszerowała dalej na wschód. Mhm. 16 września. Sytuacja w sztabie naczelnego wodza była oceniana. Optymistycznie otwierano wino, że no wszystko, tak. co się mogło wydarzyć złego, już się wydarzyło. No ale przed My wyszliśmy... minęły te dwa tygodnie i Francuzów się spodziewano wielkiej e, ofensywy. No ale to jest, no i ofensywa wielka nie nastąpiła, <coughs> ponieważ Francuzi przyspieszyli swoją małą ofensywę. Na wiadomość o polskich niepowodzeniach, wykorzystali część sił do ofensywy 8 września, a potem 14 września. Nad e, Europę przyszedł z Atlantyku orkan, front atmosferyczny, który sprawił, że z pięknego lata e, pogoda zmieniła się w jesień, a po tygodniu w zimę. Tak. I ten front przechodził przez w, w Europę. Una, do, do Francji dotarł 14 powstrzymał francuskie uderzenie, do nas dotarł 17 i powstrzymał spowolił niemieckie uderzenie. No, ale Uciekł pan przed moim pytaniem. Już, już wracam jak, do tego. E, Wracał no, jak no, mantra. Mnie, za, za długo. Z, na manowce wypuścił. <śmiech> <śmiech> e, za długo, po, czy nie? Po, w 17, po czy w momencie, w którym Wojsko Polskie ewakuowało się na południowy wschód, e, trzeba było Powstrzymać gros sił niemieckich przed powścigiem. I to się udało. Mhm. Niemcy kolejny błąd. To w pewnym momencie cztery z pięciu niemieckich armii postanawia zdobyć e, Warszawę. I Polacy polski odwrót jest przez powstrzymywany tylko i w, powstrzymywany, e, no nie jest powstrzymywany. Za Polakami idzie tylko i wyłącznie czternasta armia skrajna południowa. Ósma, dziesiąta, trzecia, czwarta, wszystkie. Starają się zdobyć Panie Warszawę. Ty, no i po to właśnie Warszawa była broniona. Po to, żeby. Do 27, tak? No i to jest właśnie. I to jest właśnie pytanie, czy po tym 17, czy po tym 17 września... No to jest to pytanie, to znaczy po 17 września 10 dni e, potworne bombardowania. E, ja spotkałem się tylko z jednym argumentem obroniącym tego i zawsze to jest fraze w postaci tego, że cały świat patrzył na Warszawę, Polacy. I tak dalej, i tak dalej, symbol oporu, a 25 tysięcy ofiar cywilnych no cóż. No najprawdopodobniej było to, znaczy. Wódz naczelny marszałek Śmigły wydał jedyny racjonalny rozkaz po 17 września, że by unikać niepotrzebnych walk. Tyle tylko, że gdy przekroczył granicę, to został. No bo Polska opozycja postanowiła przeprowadzić zamach stanu, i doprowadziła do internowania marszałka. I nie było wodza naczelnego. I, nie było, I nie, było wodza naczelnego. nie było wodza naczelnego, który powiedział, że obrona Warszawy w tej sytuacji nie ma już większego znaczenia. I to chciałem, żeby pan powiedział. Dziękuję bardzo. A ja jeszcze e... chciałem powiedzieć, bo to czego ja nie powiedziałem, że <laughs> zacząłem mówić, że Niemcy nie zrealizowali swoich planów wojennych, nie zdążyli rozbić wojska polskiego ee, i nie zdążyli uniknąć wypowiedzenia wojny przez Francuzów i przez Niemców, i Francuzów i Brytyjczyków. Wojnę dla Niemców wygrało uderzenie sowieckie. 17 września weszli do Polski, zaatakowali Polskę Sowieci i to oni zrealizowali niemieckie cele wojenne. Proszę na to zwrócić uwagę. A to, drodzy Państwo, będzie przedmiotem naszej kolejnej dyskusji z doktorem Tymoteuszem Pawłowskim, naszym dzisiejszym gościem, którego na pewno jeszcze będziemy zapraszali do naszego programu. Państwu polecam e, książkę Fall Weiss, Najazd na Polskę, Roberta Forczyka. Te wszystkie wątki, o których dzisiaj tutaj mówiliśmy, te sprawy, które poruszaliśmy, one są w niej e, szeroko opisane. E, jak Państwo widzą, my już jesteśmy tutaj w programie Historia Realna w takim klimacie, powiedziałbym, e, jesiennym. E, I jedna z dni jest prezentem dla naszego dzisiejszego gościa. Proszę bardzo. Serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu za obejrzenie tej dyskusji. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Subskrybujcie i lajkujcie ten kanał.